Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Na dzisiejszym filmie zajmiemy się tym oto pudełeczkiem, które tutaj, mam nadzieję, zwróciło Waszą uwagę. Mam tutaj takie oto cudo. DJI. Czy to coś Wam mówi? Bo mi tak. Oczywiście po miniaturze i tytule odcinka już wiecie, że zainwestowałem w kanał, zainwestowałem w siebie, a konkretnie zainwestowałem w urządzenie, które tutaj będzie wzbogacało moje umiejętności, moje możliwości tak naprawdę, a nie umiejętności. Umiejętności trzeba wypracować. Będzie wzbogacało tutaj nasze możliwości na kanale. O, ciekawe ujęcia z powietrza. Mam nadzieję, że ciekawe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tutaj chciałem z Wami się podzielić tym oto zakupem, jak to wygląda. Ta konkretna sztuka kosztowała mnie 2800 zł. Udało mi się znaleźć to trochę taniej. Niedawno była premiera DJI Mini 3 i liczyłem na to, że w związku z tym będą jakieś promocje. To jest w zestawie Fly More Combo, czyli z dodatkowymi bateriami i takim hubem do ładowania tych baterii oraz futerałem. Wygląda to tak, że wyrzucimy sobie folię i otworzymy nasze pudełko. Niestety tych promocji za dużo nie było. 150 zł zniżki tak naprawdę w większości sklepach się pokazało na ten konkretny zestaw, który kosztuje w standardzie 3100, za 2950 można było to kupić, a ja poszperałem na Allegro, znalazłem takiego sprzedawcę, który miał to za trochę ponad 2800. Zadzwoniłem, dogadałem się poza Allegro, nie wiem czy wiecie, ale jest możliwość negocjacji ceny, w związku z tym, że sprzedający musi płacić prowizję do Allegro, to w momencie, kiedy zamówimy sobie coś takiego poza Allegro, to ten sprzedający bardzo chętnie zrobi nam tutaj zniżkę, w związku z tym, że nie musi tej prowizji do Allegro oddawać. Także taka ciekawostka, taki tip dla Was tutaj, możliwości jakie są zakupowe, więc ta konkretna sztuka wyszła mnie 2800 w momencie, kiedy na większości sklepów kosztowała 3100 zł. Ponieważ ta promocja 150 zł była tylko przez kilka dni, ja liczyłem, że to trochę spadnie, a z powrotem urosło, więc nie zastanawiając się odnalazłem tego gościa i przyoszczędziłem. Zobaczmy, jak to wygląda. Na tym filmie chciałbym po prostu zajrzeć sobie do tego opakowania, pochwalić się Wam tutaj takim zakupem, tym, że możecie się spodziewać nowości trochę, trochę świeżości. I o, to już jest w całości zapakowane elegancko w ten sposób, bardzo fajnie, pudełeczko odłożymy. Dobra, no tak, po kolei. Torba, bardzo fajna, solidna, ciekawe, czy to jest skóra, ekoskóra, mam nadzieję, że ekoskóra, ale no ciężko, ciężko powiedzieć. Paseczek jest tutaj związany jakimś papierowym dziadostwem. Trzeba to rozerwać. O. Co my tu mamy? Tu jest jeszcze jakaś skrytka. Żeby coś tutaj schować, ale ciężko będzie. Do tego drona z zamysłem już podchodziłem od dłuższego czasu do zakupu tego tematu. Więc kartę pamięci SanDiska Extreme już mam, gdy kupowałem kamerę GoPro, którą teraz właśnie nagrywam. Kupiłem dwie takie karty i mam sobie ją tam odłożoną, schowaną, więc na pewno ona mi się przyda. I tak po kolei będziemy wyciągać. Tutaj mamy ładowareczkę. Niedługo, jak wiecie lub nie wiecie, bo w sumie nie każdy, kto obejrzy ten film, jest widzem kanału, a zachęcam do zasubskrybowania w tym miejscu. Mamy kontroler. Myślałem, że to jest ładowarka, a to jest kontroler. Wygląda on dosyć ciekawie. Nigdy nie miałem czegoś takiego w ręce. Nie chciałem tutaj czegoś zepsuć. O, nawet włączyłem od razu. Czyli jest naładowany. Tutaj są jakieś nóżki. Nie wiem, co to jest. Będzie trzeba poczytać na ten temat. Takie są dwie w tym miejscu. Takie jakieś nóżki dziwne. No i tutaj jest miejsce na smartfona, ponieważ tu się smartfona podłącza, żeby można było to kontrolować. A, no i już wiem, co to są drążki, które się tutaj montuje. Czyli one są wyciągalne, żeby tego nie połamać. Bardzo zmyślna, fajna rzecz. No tak, ma to sens, no. Pyk, pyk.
trochę joystick do PlayStation mi to przypomina, więc spoko. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. Cinesport normal, jest kilka trybów tutaj latania. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj będzie szybki unboxing, a jeśli chodzi o latanie, to ja się będę tutaj uczył, a wam zademonstruję po prostu już efekty moich lotów na kolejnym filmie. Zobaczycie sobie pierwsze ujęcia, ale to jest maleństwo, to jest miniatura. Takim dronem, ten dron jest określany takim mianem trochę zabawki, można powiedzieć, chociaż to jest taka profesjonalna zabawka. Profesjonalna zabawka, no taka, no już konkretny gadżecik, ale ma on 249 gram, dzięki czemu nie potrzeba mieć żadnych uprawnień do latania tym oto dronikiem. Ale jeśli chodzi o prawo, to powiem wam coś więcej w momencie, kiedy będziemy sobie tutaj, kiedy wy będziecie sobie oglądać moje pierwsze ujęcia z drona, a ja w tle wrzucę wam tutaj informacje odnośnie prawa do latania w Polsce takim dronem. Mam nadzieję, że bardzo się nie różni, bo chciałbym go zabrać nie różni w Europie, ponieważ czy Unii Europejskiej, bo chciałbym go zabrać ze sobą do Chorwacji. Dobra, dronika na razie odłożymy, zobaczymy, co jeszcze jest w tej torbie. A jest tutaj pudełeczko, tu jest pewnie płytka jakaś, dokumenty, akcesoria. Zobaczymy, czy ta torba jeszcze coś tutaj kryje. Oczywiście saszetka z tymi no, przeciwwilgociowymi jakimiś tematami. No ładne to, ładne. Tutaj kolejna. O, tu są dodatkowe. Jest śrubokręt do tego urządzenia. Dodatkowe do kontrolera te takie dzióbki. I skrzydełka. Skrzydełka czy śmigiełka, bardziej śmigła to są. Więc taki zestawik, torba bardzo fajna. To można sobie na ramię zarzucić i iść w teren, nagrywać. I po kolei. Cyk, pierwsze otwarcie. No tutaj tak jak myślałem, są papiery do tego. Quick Start GUIDE, czyli jak to wszystko odpalić odnośnie jakiegoś ładowarki i wszystkiego, czyli rzeczy, które nas nie interesują. I lecimy dalej. Ciach. Zajrzyjmy sobie tutaj, bo tutaj powinna być ładowarka, kabel, kabel łączności między telefonem a kontrolerem, obstawiam, że to jest właśnie do tego służący kabel. Tu jest USB-C do USB-C. Myślę, że to nie jest do tego kabel, bo jest trochę za krótki, czyli jednak się myliłem. To sobie zamkniemy. Ładowarka i następne kable. O, tutaj jest ten charger taki od DJI-a, czyli do szybkiego ładowania, adapter. Bardzo fajnie. Kolejny kabel, również taki krótki. Co zrobić, jak nic nie zrobić. I tutaj też jest USB-C do takiego starszego typu wejścia do tych, nie wiem jak się nazywa to wejście tak naprawdę, ale to jest starego typu wejście do smartfona, czyli taki kabel i jeszcze jeden do ładowania, podejrzewam. Ale się jaram normalnie, taki sprzęt, tak mi się marzyło, żeby sobie to kupić. Odkładałem ten zakup, odkładałem. I tutaj jest tak, do USB-C i do naszej tutaj ładowarki czarny kabel, nie wiem czemu, do białego podłączenia. No nic, tak wymyślili, tak jest. Tu sobie poodkładamy te rzeczy, zobaczmy jak wygląda ta ładowarka. Ta ładowarka ma możliwość funkcjonowania jeszcze na zasadzie, to jest ładowarka od razu z bateriami. Tutaj są dwie i trzecia podejrzewam, że już jest zaaplikowana do drona, ponieważ w takim zestawie są trzy te baterie. No taka nie za ciężka, no bo nie może to być za ciężkie. Do pół godziny, do 29 minut lotu ma wystarczyć taka, taka bateria. Ale co chciałem wam powiedzieć, to może funkcjonować jako power bank. Jeżeli mamy te baterie pełne, to możemy sobie tutaj podłączyć telefon i sobie naładować, czy jakieś inne urządzenie, które potrzebuje prądu, i daje się je podłączyć z USB-C albo z USB normalnego, a nie in, to jest wejściowy USB-C, czyli tylko na możliwość wyjścia do USB takiego standardowego. Więc fajna rzecz, jeśli nam się telefon rozładuje, a mamy tutaj naładowane akumulatorki, to możemy sobie z nich prąd wyciągnąć z powrotem. Zarąbiste.
powerbanka nie mam, a czasem tego prądu gdzieś brakuje, więc wtedy być może będę miał przy sobie drona i uda się coś tutaj wskurać. Dobra, teraz żeby tutaj czegoś nie zepsuć, to kontrolera się nie dotykam na razie i poodklejamy te wszystkie tutaj dziabongi. Prawidłowo jest, jak jest zawinięte. Czyli żeby używać tej tasiemki, tutaj nas informują, bo tu się go rozpina. Pyk. Ja cię kręcę, jakie urządzenie. Pomyśleć, że teraz można sobie kupić takie coś za niecałe 3000 zł i z powietrza obejrzeć praktycznie wszystko. No nie, tu przesadzam, że praktycznie wszystko. Tu jest taka obudowa ochronna do kamery. Tutaj jest kamera na gimbalu. Ciekawe to urządzonko. I jak bardzo technika poszła do przodu, technologia, nie technika, technologia poszła tak do przodu maksymalnie. To jest kamera, która nagrywa w 4K obraz. Ogólnie opinie tego urządzonka są bardzo, bardzo fajne. Podobno nie gubi tak bardzo zasięgu jak jego poprzednik, jedynka i SE, Second Edition, z tego co się doczytałem. Ale to się okaże. Pierwsze loty będę wykonywał oczywiście gdzieś na polanie, z daleka od drzew i zabudowań, żeby sobie krzywdy nie zrobić i temu urządzeniu. Ale pozaklejany jest z każdej możliwej strony. To jest masakra jakaś. Jak to się rozkłada? Jedno, drugie. Trzecie i czwarte. No i tak to wygląda. I tak, patrząc sobie na niego od tyłu, z dupki strony mamy wejście na to USB-C, tak jak wspominałem, wejście na kartę, czyli jest to tak na wierzchu tak naprawdę, więc absolutnie nie jest to wodoszczelne. Widać tutaj różnego rodzaju czujniki takie antyzderzeniowe, chyba tak mi się wydaje. Tutaj jakieś kratki wentylacyjne i tak dalej. I tutaj można sobie podnieść tą dupkę i tutaj widzimy tą trzecią baterię, o której mówiłem. Teraz, żeby... O! I trzecia bateryjka jest na miejscu, także tak to wygląda. Bez tej baterii... Bateria jest cięższa od całego tego drona, także no super. Ultra light, 249 gram w sumie jest napisane. Mega, po prostu jestem, kurczę, tutaj no... Pełen podziwu po prostu, pełen podziwu tego, jak ta technologia poszła do przodu, że no centralnie zabawka, zabawka taka, a może naprawdę potężne rzeczy uczynić. Mam nadzieję, że nauczę się tych rzeczy robić tutaj na waszych oczach, więc postaram się robić to jak najlepiej. A tutaj wracając do tego kontrolera, w środku, pod tym dzynglem na trzymakiem tak naprawdę na naszego smartfona znajduje się kabel, trzeci kabel. Po prostu są trzy kable w zestawie do różnego rodzaju telefonów. USB-C do USB-C, USB-C do takiego starego typu i tutaj w ukryciu w środku jest kabel do iPhone'a, czyli są trzy takie kable do tej aparatury i w tym miejscu jest przyłączenie do tego telefonu, żeby tutaj można było to widzieć, a nie od spodu. Od spodu ładujemy prawdopodobnie kontroler, bo to też jakby wymaga trochę prądu, żeby działać. Tak mi się wydaje, najmniej. Czy na pewno tak jest. Więc w tym miejscu podpinamy ten kabel, wybieramy sobie odpowiedni do naszego urządzenia. Ja akurat mam telefon na USB-C, czyli USB-C do USB-C. Aplikujemy go tutaj. Tutaj zapinamy smartfona i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, no ja wziąłem sobie do ręki teraz smartfona, który ma tutaj swoje miejsce. Zapinamy go w ten sposób, a ten kabel przypinamy tutaj. Pyk. I w ten oto sposób tworzy nam się pełnoprawny kontroler do tego oto DJI Mini 2 Droniksa. Niesamowite urządzenie. Taki mały gadżet, a możesz tym pofrunąć na do 4 km
oddalić się i chyba na kilometr w wysokości, ale te wszystkie tutaj technikalia opowiem Wam na kolejnym filmie, także spodziewajcie się następnego filmu już w poniedziałek z pierwszych lotów tutaj. Będę sobie cały tydzień testował, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, więc przez tydzień będę tutaj jakieś ujęcia dla Was zbierał i tutaj to oto urządzenie Wam przedstawię od strony technicznej. Także tutaj sobie rozładowaliśmy całą tę aparaturę. Ja w tym momencie troszkę się tym pobawię i wrócę do Was już w kolejnym filmie z technikaliami. Także dzięki za to, że byliście na tym filmie. Wyczekujcie tutaj kolejnego filmu z dronem. Właśnie Zuzia wróciła z pracy, także uciekam do niej, idę się przywitać. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę tutaj na zachętę. Rozwijamy się na zdrowym zoncie. Takie oto zabawki tutaj przyszły i będą nam towarzyszyć, oby jak najczęściej. Wszystkiego dobrego, hej!